Witamy Państwa z Wrocławia. Jest 28 września 2015 roku. Beata Andrejas i Mariusz Szczytyński. Witam Polaków, rodaków, Słowian. To jest takie określenie, to jest takie powitanie i ono będzie tutaj w tych filmach wszystkich standardem, takim motto wszystkiego, co chcemy powiedzieć. Tak, cieszymy się bardzo, że do tych spotkań naszych doszło, że możemy nagrywać. Używamy tutaj trochę amatorskiego sprzętu i amatorskiej scenografii, ale wybaczcie Państwo, tylko takimi możliwościami na razie dysponujemy. Ja zaprosiłam Pana Mariusza między innymi dlatego, że od wielu lat drąży mnie pytanie, po co hitlerowcy napadli na Polskę 1 września 1939 roku? No tutaj to można powiedzieć, że jest bardzo dużo odpowiedzi na to pytanie. Te odpowiedzi są takie dość płytkie. One nie są wcale odpowiadające w pełni na ten temat. Natomiast ten temat historyczny, jeżeli pojedziemy tutaj tymi wszystkimi filmami do przodu, po kolei, te, które były wcześniej, jak i teraz, będą kolejne, to dopiero wtedy możemy w którymś momencie powiedzieć, dlaczego do tego doszło. Mało tego, dlaczego to jeszcze nie koniec. Druga wojna światowa to już jest jakaś kontynuacja tego wszystkiego. Wszystko się zaczęło przed rokiem 1966. To jest następny numer. Jeszcze jest to mocniejszy, ponieważ no, na razie żeśmy tutaj wyszli z wieży Babel, pojechaliśmy do Europy, znaczy pojechaliśmy, przeszliśmy Europę, wylądowaliśmy we Włoszech, w Niemczech, to znaczy w Niemczech, w zachodniej Lechii, może tak, nie, żadne Niemcy, to jest zachodnia Lechia, no i pojechaliśmy do Chin, północnych Indii, poszliśmy, tak, bo to nasi dziadowie szli. Nie mieli aut, nie mieli helikopterów, samolotów i tak dalej. Ale podobno mieli Wimany. Coś takiego słyszałem. Podobno coś takiego mieli, to latało. No, ale to jest taki szczegół i tutaj mogą się wszyscy wypowiedzieć na ten temat tych Wimanów. Ale dojechaliśmy do Chin i dojechaliśmy do Oceanu Spokojnego. Przynajmniej tak z jednej mapy wyglądało. To określenie Polska. Proszę mówić, ja tylko ten ekran spróbuję przybliżyć, żebyście Państwo widzieli naszą grafikę. Tutaj chcę przy okazji powiedzieć, już skąd pochodzi w ogóle takie tu gwoli wstępu, skąd pochodzi to określenie Polska od morza do morza? No, każdy myśli Bałtyk, Morze Czarne. No, jeszcze jest coś innego. Może być taki wariant. Bałtyk, Morze Adriatyckie, czyli Morze Śródziemne. A więc o takie morze chodziło w tym określeniu. Albo może idziemy jeszcze dalej. Od Atlantyku po Ocean Spokojny. To dopiero ma sens, ponieważ ziemia obiecana dla Polaków, narodu wybranego, była Euroazja. Przecież Euroazja to znajduje się między Atlantykiem, przecież Morze Północne jest fragmentem, jest zatoką Atlantyku. A więc od Morza Północnego od Atlantyku po Ocean Spokojny. A więc tak można to też interpretować. Natomiast takie no, bliższe, co może być tutaj, no to jest właśnie od morza do morza, czyli od Bałtyku do Morza Śródziemnego. To tak na najkrócej. Ale nie, Morze Czarne to kałuża. To nie, to odpada. Natomiast co tutaj chcę powiedzieć do Państwa? Chcę podziękować za ogromną oglądalność wcześniejszych filmów, mimo że były trzystopniowe ruchy blokady tych filmów, blokady oglądalności. Nie chcę podawać szczegółów, skąd ja się tutaj o tym dowiedziałem, ale od razu to wyłapałem po pierwszym dniu, ponieważ no, ci, którzy będą to dalej blokować, to się połapią na tym, skąd ja to wyłapałem.
Dlatego to zostawimy. Nam to nie będzie przeszkadzać. Na razie będzie na YouTubie czy Facebooku będzie robiło wrażenie, że to jest bardzo mała oglądalność. Oglądalność jest ogromna, ale cieszę się z tego, że takie są potrzeby i my z tą tematyką historyczną możemy wyjść naprzeciw tym potrzebom, ponieważ no, ludzie potrzebują prawdy, potrzebują informacji co do tożsamości, żebyśmy, ponieważ jesteśmy jakby produktami, można to powiedzieć, no, takiej tej historii spłaszczonej, która się zaczyna praktycznie od roku 966, a wcześniej, co się dzieje? Wcześniej biegamy, a ci nasi dziadowie latają z kijami po lasach. Ale w rzeczywistości już widzimy, że to nie ma żadnego latania z kijami po tych poprzednich filmach. A więc tak to możemy, tak gwoli wstępu to przekazać. Także tu ze mnie wszystko. Jeżeli pani ma jeszcze coś, to jakieś pytanie, no to chętnie odpowiem. Nie, no, możemy zakończyć. To kończymy. Dziękujemy za uwagę jak na razie.